Dorwać bestie. Koszmarne lato. Miejsce: przedmieścia Dublina. Czas: maj 2018 roku. Liczba ofiar: jedna. Sprawcy: dwaj nieletni. Najmłodsi mordercy w historii Irlandii. Status sprawy: rozwiązana. Lucan, przedmieścia Dublina. W biały dzień dochodzi do dramatycznego zdarzenia. 14-letnia Anna Kriegel znika bez śladu. Setki ludzi przeszukują każdy zakątek miasta w nadziei na znalezienie nastolatki. Po jakimś czasie prawda powoli zaczyna wychodzić na jaw i szokuje nie tylko lokalną społeczność, Irlandczyków, ale i cały świat. Anna rodzi się jako Anastazja w 2004 roku w Nowokuźniecku w Rosji. Zaraz po urodzeniu rodzice oddają ją do sierocińca. Ma szczęście, szybko zostaje zaadoptowana przez Geraldine i Patryka Kriglów, małżeństwo z Irlandii. Nie zmieniają jej imienia, ale zwracają się do niej Anna. Do czasu pójścia do szkoły Anna jest pogodną dziewczynką. Wszystko zmienia się w podstawówce. Anastazja jest nieśmiała, trudno jej nawiązać kontakty z kolegami z klasy. Okazuje się też, że cierpi na niedosłuch i niedowidzi na jedno oko. Dzieci dokuczają jej, że jest adoptowana i dziwna, zostaje klasową ofiarą. W wieku 14 lat Anna jest wyjątkowo wysoka, boli ją całe ciało. Zaniepokojeni rodzice idą z nią do lekarza, ale ten stwierdza, że dziewczyna jest zdrowa. Po prostu jej kości rosną szybciej niż mięśnie. Anna szuka schronienia przed światem realnym w świecie wirtualnym. Zakłada swój kanał na YouTubie, gdzie publikuje filmiki. Dokumentują jej codzienne życie, ale też pasje. Dziewczyna interesuje się modą, tańcem i makijażem. Także tutaj dopada ją hejt. Internauci nie szczędzą jej złośliwych, a często wręcz chamskich i brutalnych komentarzy. Te filmiki to jakaś totalna żenada. Ile ty masz lat? 3? Ale dno! Nie każ nam znów oglądać swojej gęby. Umówimy się na seks? Lubię wielkie kobiety. Filmy Anny komentują zarówno rówieśnicy, jak i dorośli. Nastolatka jest w tak złym stanie psychicznym, że zaczyna się okaleczać. Mama namawia ją na wizytę u psychologa, a ten próbuje przekonać Annę, by mimo wszystko starała się otwierać na znajomości w realnym życiu. Dziewczyna idzie więc na imprezę halloweenową, organizowaną przez znajomych ze szkoły. Tam doświadcza kolejnych upokorzeń. W pewnym momencie zostaje otoczona przez czterech chłopców, którzy w niewybredny sposób proponują jej seks. Gdy Anna próbuje się od nich opędzić, zostaje pobita. Mimo tak brutalnych doświadczeń nie przestaje jednak marzyć o zaprzyjaźnieniu się z kimkolwiek. 14 maja 2018 roku wraca ze szkoły i z wizyty u psychologa. Dzwoni do mamy, ale ta zajęta w pracy nie może odebrać telefonu. Chwilę przed 17 do drzwi domu państwa Kriegel dzwoni dzwonek. Otwiera Patryk, ojciec Anny. Widzi przed sobą 13, może 14-letniego chłopaka. Ze względu na ochronę osób małoletnich, jego tożsamość nigdy nie zostanie ujawniona. Będzie nazywany chłopcem B. Dzień dobry, ja do Anny. Jest może w domu? Anna, kolega do ciebie. Zdziwiona dziewczyna schodzi po schodach i widzi chłopaka ze szkoły, którego zna z widzenia. Nie ma pojęcia, czemu do niej przyszedł, nie umawiali się. Nawet nie rozmawiają ze sobą. Patryk nie chce być niedyskretny, więc zostawia nastolatków samych. Po chwili Anna cofa się do swojego pokoju, zakłada czarną bluzę z kapturem i woła. Tato, wychodzę na chwilę. Dobrze, tylko wróć szybko. Pamiętaj, że masz jutro test. Jasne. Patryk dopiero po kilku minutach uświadamia sobie, że nie ma pojęcia, dokąd i z kim poszła jego córka. Wychodzi przed dom i widzi sylwetki nastolatków oddalające się w stronę Parku Świętej Katarzyny. Dziwi go jedno. Jego córka wyraźnie nie rozmawia z tajemniczym kolegą, idzie kilka kroków za nim. Patryk myśli sobie jednak... Kto by rozumiał te dzieciaki? Dopiero po powrocie żony Patryk zaczyna się niepokoić. Geraldine uświadamia mu, że Anna nie ma żadnych kolegów, którzy przychodziliby po nią na spacer do parku. W dodatku oboje nie wiedzą, kim był chłopak, który zapukał do ich drzwi. O 17.30 wysyła do córki SMS. Wracaj natychmiast do domu! Jako, że odpowiedź nie nadchodzi, po jakimś czasie Geraldine pisze kolejnego SMS-a. Jeśli zaraz nie odpiszesz, dzwonię na policję! Ale Anna nie odpisuje ani nie odbiera telefonu. Zdenerwowana Geraldine wychodzi na ulicę i idzie w kierunku parku, by znaleźć córkę. Bez rezultatu. W końcu, razem z Patrykiem, decydują się zgłosić zaginięcie Anny. Policja podejmuje natychmiastowe działania. Namierza adres chłopca B. W
Funkcjonariusze dopytują go o przebieg spotkania z koleżanką. Nie mam pojęcia, co się z nią stało. Trochę pospacerowaliśmy po parku, ale tak po godzinie się rozdzieliliśmy. Wróciłem do domu, myślałem, że Anna też. Następnego dnia policja wznawia szeroko zakrojone poszukiwania. Niestety w Parku Świętej Katarzyny jest tylko kilka kamer i niemożliwe jest odtworzenie dokładnej trasy spaceru Anny i chłopca B. Policjanci wracają do domu chłopca B, by ponownie z nim porozmawiać i zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji. No dobra, okej. Wyciągnąłem ją do parku, żeby spotkała się tam z moim kolegą. Kochała się w nim, ale on jej nie chciał. Miałem ją przyprowadzić, żeby on jej to wytłumaczył. Zaczęli gadać, a ja wróciłem do domu. Tyle. Kolega z parku zostaje nazwany chłopcem A. Policjanci nie wyciągają z niego jednak niczego istotnego. Tymczasem sprawa staje się medialnie głośna. Gazety i programy telewizyjne pokazują fotografię dziewczyny i proszą potencjalnych świadków zdarzenia o zgłaszanie się. Niestety nie przynosi to żadnych rezultatów, podobnie jak dokładne ponowne przeszukanie parku. Tymczasem śledczy czują, że obaj chłopcy nie mówią całej prawdy. Proszą, by najpierw chłopiec B, a potem chłopiec A przeszli wraz z nimi całą trasę, którą pokonali z Anną i wskazali ławkę, na której miała usiąść razem z chłopcem A. Następnie doprowadzają do konfrontacji. Każą obu przejść ten odcinek wspólnie. Chłopiec B tym razem pokazuje nieco inną trasę. Funkcjonariusze zauważają też, że obaj wymieniają między sobą porozumiewawcze spojrzenia. Postanawiają zabrać ich na posterunek. Chłopiec B uparcie twierdzi: przecież wam mówiłem. Prosił, żeby mu przyprowadzić Anę. No to zrobiłem to. Chłopiec A opowiada coś zgoła innego. Umówiliśmy się w parku, ale tylko z B. Kiedy tam przyszedłem, B siedział już na ławce z Anną. Zapytała mnie, czy chcę z nią chodzić. Powiedziałem, że nie. No to poszła do domu, ja też. Nic więcej nie wiem. Różnice w dwóch wersjach tej samej historii zastanawiają śledczych. Do tego dochodzi dziwna opowieść chłopca A o tym, że po odejściu Anny został zaatakowany przez dwóch obcych mężczyzn. Do tej historii jeszcze wrócimy. Tymczasem 17 maja policjanci dokonują makabrycznego odkrycia. W zrujnowanym gospodarstwie pół godziny spacerem od domu Anny znajdują ciało dziewczyny. Ma na sobie tylko czarne skarpetki. Wokół jej szyi jest opleciona taśma. Obok ciała leży ubranie i zniszczony telefon dziewczyny. Na ścianach i podłodze widniają wyraźne ślady krwi. Ponadto na podwórku policjanci znajdują ubrudzony krwią kij i cementowy blok, prawdopodobnie narzędzia zbrodni. Sekcja zwłok wykazuje: zmarła doznała około 50 obrażeń, w tym ran szarpanych, śniaków i śladów uderzenia tępym narzędziem. Przyczyną zgonu był tępy uraz głowy i szyi. Ciało nosi także oznaki penetracji seksualnej. Śledczy zabezpieczają wszelkie możliwe ślady, w tym również próbki nasienia z bluzki Anny. W tym momencie wracamy do historii rzekomego pobicia chłopca A w parku. Policjanci po zeznaniach nastolatka zabrali mu ubranie i rzeczy osobiste. Zdjęli także i przebadali ślady krwi znajdujące się na jego butach. I oto śledztwo w sprawie Anastazji Kriegel przyjmuje nieoczekiwany obrót. DNA chłopca A pasuje do śladów biologicznych znalezionych przy ciele Anny. Tym samym chłopiec A staje się głównym podejrzanym. Policjanci uważnie przeglądają jego telefon i znajdują mnóstwo filmików na temat zbrodni i tortur. Ma on również około 12,5 tysiąca filmów pornograficznych. Udają się do jego domu, gdzie dokonują nowych, niepokojących odkryć. W plecaku chłopca znajdują się rękawice, nakolenniki i wykonana ze skóry maska, która ma wycięte otwory na oczy i nos oraz pomalowane na czerwono ostre zęby. Z kolei nakolenniki pobrudzone są krwią, jak się wkrótce okaże, Anny. Policja aresztuje obu chłopców. Robi to dyskretnie i w cywilnych ubraniach z uwagi na ich wiek. Podczas przesłuchania chłopiec A trzyma się swojej wersji wydarzeń. Gdy jednak funkcjonariusz uświadamia mu, że znaleziono na jego butach krew koleżanki, nastolatek jest zszokowany. Co? Chyba sobie ze mnie kpisz. Po tych rewelacjach samopoczucie chłopca A się pogarsza. Jest bliski zemdlenia. Śledczy zarządzają przerwę. W innym pokoju chłopiec B zaczyna powoli przyznawać, że ów tragiczny dzień wyglądał inaczej niż to wcześniej przedstawiali z kolegą. Według niego Anna i chłopiec A weszli do zrujnowanego domu, podczas gdy on sam pozostał na zewnątrz. Nagle usłyszałem jakiś hałas.
Wbiegłem do środka, widziałem jak A atakował Anę. Zerwał z niej ubranie i dusił ją. Anna płakała i błagała o litość. Gdy A mnie zobaczył, spanikowałem i uciekłem. Ta wersja wydaje się bliższa prawdy, ale wciąż z prawdą się mija. Śledczy są przekonani, że udział chłopca B w morderstwie koleżanki był o wiele większy. Chłopiec B próbuje się wybielić i pogrążyć chłopca A. Streszcza rozmowę, którą miał odbyć z kolegą kilka tygodni przed popełnieniem morderstwa. Ej, ale co? Chcesz kogoś zabić? Na serio? No, Annę Kriegel. Ta, chyba w twoich snach. 29 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się proces nastolatków. Jako nieletni mogą siedzieć na ławie oskarżonych w towarzystwie rodziców. Tylko chłopcu A zostaje udowodniony bezpośredni udział w morderstwie. Mimo to obaj zostają uznani za winnych jego popełnienia. Są najmłodszymi mordercami w historii Irlandii. Chłopiec A otrzymuje karę dożywocia i dodatkowo 12 lat więzienia za napaść seksualną. Zostaje też wpisany do rejestru przestępców seksualnych. Chłopiec B dostaje 15 lat. Po ukończeniu 18 roku życia mają zostać przetransportowani z zakładu poprawczego do więzienia dla dorosłych. Tak też się staje. Na początku trafia tam chłopiec A. Wkrótce potem, jesienią 2022 roku, dołącza do niego chłopiec B. Obaj nie rozmawiają ze sobą, mimo że są umieszczeni niemal cela w cele. Ich prawdziwą tożsamość zna tylko kilka osób. Patryk Kriegel, ojciec Anny, umiera zaledwie 4 lata po córce jako załamany, zdruzgotany człowiek. Także Geraldine do dziś nie może się pogodzić ze śmiercią córki. W jednym z wywiadów wyznaje: Anna była naszym światłem, spełnieniem marzeń. Zawsze będzie w naszych sercach. Kochamy cię, córeczko. Dorwać bestie. Koszmarne lato.